Tak, tak, i go w ogóle nie było. A to było potem już nic nie widzieliśmy, także ja muszę wracać na patrol, także byłego szukania. No. No jasne, dobra, na razie. Na razie. Jaj. Co u was? Zgłaszam. Tam co u was? Powtórz? Powtórz? Dałem jak status. Kurwa, nie rozumiem cię. Mów wyraźniej. Dałem, co robimy. Redu? Tak? Nie widzę cię. Gdzie jesteś? Przy sklepie czy gdzieś indziej? Na północy miejscowości. Okej, przyjął. Dobra, my chodziliśmy z rosowymi ludźmi tak trochę pogadać. Coś tu się niedobrego dzieje. Że powinniśmy jakiś lokal wynająć? Trzeba się będzie spotkać w jakimś miejscu. Trzeba jakiś lokal załatwić. Na obrzeżach najlepiej są te takie upuszczone chatki. Tutaj w centrum fajnie, ale hałas jak skurczy byk. Słyszysz? Co tu coś szepta? Z przodu coś szepczą. Dobry wieczór. Co panowie tak z wyciągniętą bronią? Proszę nie podchodzić. Dzień dobry. Okej, okay, dzień dobry. A, Nikos, witaj. Co tam? Przejąłem firmę sklepikarza za zgodą zarządu. Akcja policyjna. Aha, taka sytuacja. Jego lokal zbój. O kurde. Okej, okay, dzięki. Dzięki wielkie. Właśnie mieliśmy tutaj ten pogadać o tym. Cichy, no pan... Ziko na wsparcie. Panowie żołnierze, partyzanci, ja widzę, że kogoś tutaj zatrzymujecie, ale takie mierzenie z broni nie jest bezpieczne i tak trochę się źle czuję od tego. Proszę opuścić ten rejon. My tu jesteśmy na terenie sklepu, a nie na ulicy. Przepraszam bardzo, też byłem w partyzantce. Rozumiem, ale te czasy nerwowe już minęły. Już miesiąc, jak jest wolna Altis. Był pan w partyzantce. Tak, dokładnie tak. Walczyliśmy pewnie na tych samych frontach. Dużo nas tam było, dużo poległo. Czy jest pan dezerterem? Jakim dezerterem? Weteranem, o, chyba ty mówisz? Weteranem, dokładnie. Dobra. Dobra, panie Nikos, nie ma co sobie głowy zawracać. Panie, ja się pytam, kiedy będzie ten cały komendant? Panie, było. Dobra, wsiadaj, Redu, podjedziemy. Zaraz aresztuję. Bo coś się zepsuło, to mu. Nie wiem, że go weźmie, jakoś się naprawi. Mhm, jasne. Super. Wykonywać komendy. Kurwa. Jak obydwoje? A że z lekarzem? No, właśnie ciężka sprawa. I co wy ogólnie robicie? Jakie jest wasze zadanie? Kogoś postrzelili, wiesz? Zadanie, no... Widzisz właśnie... To jest... W sensie rozumiesz, no tak jak mówię, przyjechaliśmy tutaj głównie celami tak powrotu na stare śmiecie, bo jak wiesz, razem byliśmy tutaj w partyzantce, tylko w innym oddziale. Mhm. Z tymi chłopakami, no ale... Wiesz, tak naprawdę doszły nas słuchy. Widziałeś zapewne tych żandarmów, którzy też tutaj węszą. Tak, widziałem. Zgarnęli tego ekologa, czy jak mi tam było, endologa. Wiesz, jak tych dwóch. Jednego zgarnęli, a drugiego nie. Bo gdzieś się zagubił. Aha. No rozumiem. Wiesz, ja myślę, że oni tutaj są też nie bez powodu i coś jest jednak nie tak z tą partyzantką, która tutaj
strzeże naszego tego. W sensie sam dowódca jest okej, ja go znam osobiście z Kulakis, ale no niestety nie ze wszystkimi jego ludźmi jest to samo, tylko. Tylko no rozumiesz, to jest delikatna sprawa. Nie chcemy tutaj, wiesz, w żaden sposób zakłócać porządku, bo tam wiadomo, życie obywateli i cywili jest ważne, ale... Słyszałem, że jakiś obcokrajowiec jest tutaj. Tak, obcokrajowiec? Co, widziałeś go gdzieś? Właśnie widziałeś go w danej tabeli. Jak był ubrany, to pewnie pamiętam. Nie pamiętam. Ty mi się właśnie z nim pomyliłeś, tak jakoś podobny do ciebie jest. Przecież nie podwoziłem, ale... Nie pamiętam, jak będzie dokładnie wygrany. Odpowiedz mu coś, bo ja go nie rozumiem. Sorry, mówię do Reda. No ja tam pipczę na tych głośnikach. No więc tak, właśnie. Ty, Nikos, co tam masz na myśli teraz? Może coś trzeba zrobić, pomóc ci, bo widzisz, no mówię chwilowo. Jesteśmy tutaj w kropce, szukamy naszego tak naprawdę podejścia. Szczerze powiem, ja nic na razie. Spróbuję siedzieć, nie wychylać się. A to, jak zniknął ten, jak zniknął sklepikarz, to przejąłem firmę. Zapłaciłem trochę, przejąłem. No, rozumiem. No dobra, dobra, dzięki. Dzięki. Dobra, to jakbyście dali skołować jakieś radio, jakiś telefon, to wiesz. Gdybyś jakiś znalazł bezużyteczny, który nie jest używany przez nikogo, to wiesz, mógłbyś mi go zawsze podrzucić. Jasne, nie ma problemu. Ogarnę to. Ten samochód wyrca jak skurwysyna. Gdzie jesteś, Gienkow? Koło lekarza. U lekarza. Dobra, podjedziemy tam. Robi się ciemno. Powoli. Dogadaliśmy się z Nikosem i mamy... Świetne. Chodź, przejdziemy tu na drugą stronę ulicy. Zamienimy dwa słowa. Czy go pan zna? Topnąłeś? Dzisiaj go nie widziałem. Na ile ja go mogę zamknąć? Wydarzeniami dzisiaj, kiedy objął na przykład stanowisko wcześniej, może pan... Możesz go w ogóle zamknąć? Stanowisko? Że nie mogę, bo pamiętam. Nie mam kluczyków. No właśnie. Dobra, niech stoi. Ja przypilnuję. A proszę księdza, proszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Czy miał pan ostatnio kontakt ze swoim stryjecznym bratem? Radu, chodź z nami. Idę.
tyle, ja jestem trochę w kropce w tej chwili. No tak jak mówię, bardzo duży spokój jest w miejscowości. Widzę, że tam licznych zatrzymują ludzi za narkotyki i jakieś inne duperele. Ktoś się patrzy na nas z okna. Widzisz? Którego okna? Tutaj w budynku przed nami. Pierwsze piętro. A, widzę. Ale jaki kapuś. No, może się patrzeć. Raczej nas nie słyszy na tej odległości. Nie wiem, nie macie jakichś pomysłów? Co można by ten, bo mówię, jesteśmy w kropce w tej chwili trochę. A trzeba by z tymi... Żandarmi tutaj przyjeżdżają i szukają jakichś ludzi. Ustawiają wszystkich. Myślę, że z nimi byłoby tutaj najlepiej jakoś się dogadać. Uwolnić ludzi z aresztu? No właśnie. Tak jak mówię, no ja nie chciałbym tutaj strat własnych w naszych ludziach. Tak więc jest to ryzykowna sprawa. Chyba, że... Trzeba ten spokój przerwać. O, widzę, że ksiądz biega. Nie, no nie wiem, nie wiem. Dobra, na razie trzeba dalej chodzić, gadać z ludźmi. Trzeba, wiesz, coś do głowy nie przyjdzie. I obecnie jedynym takim budynkiem bardzo ważnym dla tych, kurde, pandziorów, to jest właśnie ten areszt. Tam przetrzymują ludzi, którzy się stawiają. Mhm. Myślę, że tych ludzi można przeciągnąć na naszą stronę. No nie chcemy tutaj przeciągać byle jakich rzeźmieszków, chyba że żeby takich wypuścić dla większego zamieszania. To, o co nam chodzi, to lepiej zasiać ziarno niepewności. Wewnątrz... Mam ładunek wybuchowy. Można wykorzystać do jakiegoś cichego ataku. Po prostu. Zobaczymy, zapalnik też masz, tak? Jest. Powinien być. Mhm. Nie, nie ma zapalnika. Mam dwa ładunki, bez zapalnika. To jak je zapalisz? No czas. Czasowi, dobra. No to, to gra. Wydaje, że tak. Że nie ma innej opcji. Jemko, weź samochód podjedź pod tawernę. A, tam w ogóle, tam widział taką zastawiałą, szarą, białą. Przejeżdżała obok mnie, bo nawet w tym kierunku jechała. Wyjechać. Pytanie. Co, bo słyszałem coś, że do kogoś strzelali. O co chodziło właśnie? Co to za zamieszanie? Nie wiem, nie trzymali. Na tam daleko. Prawie opuszczony budynku, na który wszyscy mówią. I trzymali mnie tam. I tylko strzały było słychać.